Pieszczotliwie wołano na to auto kopiejka. Łada ponad 50 lat temu była takim sukcesem, że reszcie Europy czy Stanów Zjednoczonych nie było do śmiechu. Amerykanie mieli swoje zagłębie produkujące auta. Detroit. Stalinowi od zawsze marzyło się, by mieć sowiecki odpowiednik. Marzenie o zbudowaniu sowieckiego odpowiednika ziściło się. W przeważającej motoryzacyjnej historii bloku wschodniego można mnożyć przykłady tych udanych czy tych nieudanych kopii automobili ze świata przebrzydłego imperialistycznego, po trzykroć zniknięcia kapitalizmu. Blok wschodni jednak mógł i miał prawo podnieść w końcu dumnie głowę, kiedy się okazało, że pewien stosunkowo prosty w budowie sedan nagle stał się sowieckim eksportowym hitem. Auto cieszyło się takim uznaniem, że popularnością przewyższało nawet oryginał. U Sowietów można powiedzieć, że można by mnożyć przykłady tego, jak wiele rzeczy było bardzo złych. Przesiąknięta ideologią gospodarka widziała niejedną katastrofę, zatem tym bardziej oszałamiają z rzadka występujące sowieckie sukcesy. W latach 20. XX wieku Stany Zjednoczone produkowały od 3,5 do niemal 4,5 miliona aut rocznie. Zazdrosny Stalin postawił sobie za cel rozwinąć za wszelką cenę przemysł motoryzacyjny. Mając takie zagłębie motoryzacyjne, mógł się nim pochwalić i trąbić wokoło i pokazać zgniłemu Zachodowi, że i Moskwa potrafi. W zasadzie ambicją każdego rządzącego Związkiem Sowieckim był prężnie rozwinięty przemysł motoryzacyjny. Za wszelką cenę pragnęli widoku ciężko pracujących przy odlewaniu silników robotników w dymiących fabrykach, a ideologicznie chciano również zaspokoić podstawowe potrzeby ciężko pracującego ludu miast i wsi. Zatem, kiedy tak Stalin wbił swój zazdrosny wzrok w amerykańskie osiągnięcia lat 20., rozkazał rozpocząć budowę fabryki samochodów, najlepiej dwóch. I tak oto w 1930 roku, zaznaczmy w rekordowym tempie, powstaje fabryka ZIS w stolicy oraz GAZ w Gorkach, gdzie powstaje także wzorcowe miasto socjalizmu. W każdym razie, to co się śniło Stalinowi, jego oczom się nie ukazało i po tym jak już zamknął swoje oczy raz na zawsze, Chruszczow zapoczątkował odwilż i pozwolił sobie na drugie podejście do tematu. Wiedział, że nie ma co stawiać na mało wykwalifikowanych rosyjskich inżynierów, więc powędrował aż do Włoch. Włoska partia komunistyczna cieszyła się sporym poparciem. Sympatyzujący z komunizmem Włosi byli między innymi pracownikami z firmy Fiata. Koncern z Turynu nie tylko dzielił podobny światopogląd, ale i zauważył, chcąc nie chcąc, że Związek Sowiecki to gigantyczny, nienasycony rynek, czyli wywęszyli ogromne pieniądze. W 1966, czyli w roku, kiedy John Lennon śmiał rzec, że zespół The Beatles jest popularniejszy od Jezusa, no to w tym 1966 roku powołana do życia zostaje firma AvtoVAZ. Nie brzmi na wiele, ale to najpotężniejsza inwestycja przemysłowa w historii Związku Sowieckiego. Sama umowa warta była, licząc według dzisiejszej wartości dolara, trochę szalejącej, ponad 4 miliardy dolarów. Plan zakładał spory rozmach, bo nie myślano o tym, by wyłącznie postawić tylko jedną fabrykę. Ideowo miało tu powstać idealne społeczeństwo robotnicze skupione na pracy. Stawropol nad Wołgą przemianowano na cześć włoskiego komunisty. Odtąd, po 4 latach wytężonych prac budowlanych, w mieście Togliatti powstał gigantyczny kompleks, który przyciągnął w swoje skromne progi ponad 100 tysięcy robotników. Ci tworzyli całe miasto, od początku do końca. Montowano na miejscu całe samochody, dmuchano szyby, wyrabiano opony, nawet szyto fotele. W 1970 roku, dzień 19 kwietnia, przeszedł do historii. Pojawił się pierwszy egzemplarz Waza 2101 Żiguli. Nazwę zaczerpnięto z niedalekiego pasma górskiego. Auto łudząco podobne do Fiata 124, czyli pierwszego Fiata, który zyskał tytuł Europejskiego Samochodu Roku. Sowieci teoretycznie skopiowali włoskie auto, w praktyce nanosząc ponad 800 poprawek, które auto uprościły, wzmocniły i spowodowały, że przeciętny Sasza poradzi sobie w aucie na sowieckich drogach.
W efekcie konstrukcja była surowa, solidna i wytrzymała. Silnik 1.2 o mocy 58 koni mechanicznych można było odpalić korbą. Ta była w bagażniku z kompletem kluczy i lampką. Zrezygnowano z hamulców tarczowych, postawiono na tańsze w utrzymaniu bębny. Do karoserii dano sporo stali, żeby się tak nie zużywała. Całość udało się zapewnić za śmieszne małe pieniądze, dzięki czemu model zyskał pieszczotliwe miano kopiejki. To tak jakbyśmy wołali na auto grosik. I auto Żiguli zdołało dźwignąć ciężar zadania zmotoryzowania Związku Sowieckiego. 3 lata później produkcja szła pełną parą. Produkowano ponad 600 tysięcy samochodów rocznie. Liczni odwiedzający fabrykę z zadumą przyglądali się jednej z najnowocześniejszych fabryk aut na świecie. Delegacje z Europy czy Stanów były w szoku. A nie tylko pracowała tu ogromna liczba pracowników. Towarzyszyły im nowoczesne maszyny, które Sowieci zakupili w Japonii. W 1974 roku Włosi zaniechali produkcję swojego modelu 124. Po rozmowach ze stroną sowiecką wyrazili zgodę, by Togliatti produkował swoje Żiguli na rynki eksportowe. Połowa lat 70. XX wieku to sprzedaż na masową skalę aut Łada 2101. Był popularny nawet w odległej Hiszpanii czy sceptycznie nastawionej Wielkiej Brytanii. Żiguli był powodem do dumy i był genialnym sukcesem zarówno gospodarczym, ale i także wizerunkowym. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, ale ten sowiecki pojazd był w pewnym momencie drugim najbardziej rozchwytywanym autem na kuli ziemskiej. Łącznie powstało 4 800 000 egzemplarzy. Czasy świetności kompleks Togliatti ma za sobą. Obecnie można zobaczyć tam produkcję Łady Granta. Można powiedzieć, że to prawnuk Żiguli, ale fakt faktem jest wciąż jednym z najpopularniejszych samochodów Federacji Rosyjskiej. Nad czym jedynie mogą ubolewać mieszkańcy tego wspaniałego miejsca, to, że zgodnie z rządowym raportem Togliatti jest niestety w ścisłej czołówce najbiedniejszych miast w całym kraju. W naszym w mleko i miód opływającym kraju, w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, bardzo często porównywano auto do naszego dobrze nam znanego Fiata 125P. Nasi rodacy doceniali Ładę dlatego, że auto było dynamiczniejsze, miało wyższą jakość wykonania, a przede wszystkim auto było bardziej trwałe. A żyjąc w czasach, kiedy zdobycie właściwej części zamiennej było porównywalnie trudne jak znalezienie Yeti na Saskiej Kępie, nawet znajomości niekoniecznie pomagały. Polski Fiat był tańszy od sowieckiego jego odpowiednika. Kiedy Fiat 125P kosztował 180 tysięcy złotych, to Łada kosztowała 210 tysięcy. W każdym razie, Łada, choć swoje lata ma, to wciąż cieszy się popularnością, a niektórzy zapewne z sentymentem wspominają to cudo sowieckiej myśli technicznej. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że seria Char PRL bardzo Wam się podoba. Jeżeli macie pomysły na więcej odcinków, dajcie znać pod filmem. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie. Jeśli Wam się podobało, to dajcie kciuki do góry. Jeżeli Wam się nie podobało, to dajcie stanowczego kciuka w dół. A jeżeli Wam się średnio podoba, było takie, tak może być, to dajcie jednego kciuka w bok. Subskrybujcie, jeśli chcecie ponieść takie ryzyko i obejrzeć więcej filmów na tym kanale. Dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w komentarzach. No i po prostu pogadajcie sobie w komentarzach, a my się widzimy przy okazji tego, jak napiszecie coś w komentarzach. To tyle na ten temat, prosto z mostu, pozdrawiam.